Na początek muszę ogłosić oświadczenie. Po pierwsze, trudno mnie podejrzewać, że jestem nacjonalistą, jak mnie znacie. Po drugie, trudno mnie również podejrzewać, że jestem antyniemiecki. Jak większość z was pamięta, spędziłem 2 lata na Uniwersytecie w Getynce. Po trzecie, jestem euroentuzjastą. A po czwarte, co też muszę otwarcie powiedzieć, jestem w sporze z urzędującym rektorem Krawczykiem, jeżeli chodzi o formułę roku jubileuszowego. Tyle oświadczenia. Ponieważ jestem lojalnym profesorem Politechniki Gdańskiej, w związku z powyższym oficjalnie zaprosiłem pana rektora Krawczyka na dzisiejsze spotkanie. Pan rektor jeszcze grzeczniej mi odpisał, że niestety jest na urlopie, ale delegował pana rektora Dzidę, którego bardzo serdecznie witamy. Więc tak jak było na zaproszeniu, tematem mojego wykładu jest krótka historia Politechniki pisane z małej litery w Gdańsku, na co pan rektor mi bardzo serdecznie dziękuje za zaproszenie i pisze, że pisze tak: dziękuję za zaproszenie na wykład dotyczący dziejów Politechniki Gdańskiej, wszystko z wielkiej litery, w klubie biznesu, prawda, i życzę nam ciekawej dyskusji. Okej. Żeby zacząć tą historię, to muszę przypomnieć, że XVIII wiek, rewolucja techniczna, maszyna parowa i praktycznie w XVIII wieku rozpoczyna się budowa uniwersytetów technicznych. Koniec XVIII wieku to jest pierwszy uniwersytet techniczny, który w Europie powstał, czyliż École Polytechnique w Paryżu, 1794 rok. Do tej pory, przed 1794 rokiem, były tylko i wyłącznie uniwersytety tradycyjne, humanistyczne. Następnym uniwersytetem technicznym jest Uniwersytet w Wiedniu, 1815. Kolejnym uniwersytetem technicznym jest Karlsruhe. Wprawdzie z Karlsruhe jest mały kłopot, ponieważ daty nie bardzo wiadomo, jak ustalać. 1825 to praktycznie była taka inżynierska szkoła bez uprawnień akademickich. Ale w 1865 roku uzyskała już uprawnienia akademickie. I trzecia w kolejności to jest Politechnika Lwowska. W 1843 roku z pełnymi prawami akademickimi, ale trzeba pamiętać, że w 1843 roku językiem wykładowym na Politechnice Lwowskiej był oczywiście język niemiecki. Koniec XIX wieku, początek XX wieku to jest absolutnie burzliwy rozwój uniwersytetów technicznych w całej Europie. Trzeba również pamiętać, że w tym czasie, na przełomie tych wieków, państwo pruskie to było najlepiej zorganizowane państwo w Europie, co więcej o najwyższym poziomie technologicznym. A przepraszam, słuchajcie, bo jeszcze jest ciekawostka, mianowicie Imperial School of Naval Engineering 1773 w Istambule, który przechodził różne koleje losu, uprawnienia akademickie praktycznie otrzymał w 1928 roku, a więc należy też do jednych z najstarszych uniwersytetów technicznych. Kolejny europejski uniwersytet techniczny to najsłynniejszy ETH Zürich, czyli Politechnika w Zurychu, założona w 1854 roku. To jest uczelnia europejska techniczna, która posiada jak na dzień dzisiejszy największą liczbę noblistów, bądź to spośród studentów, bądź to spośród profesorów. Kolejna Politechnika to jest Politechnika w Berlinie, 1879. No i kolejna to jest Politechnika w Mediolanie, 1863. Tak wyglądały koniec XIX wieku. Wracając do Politechniki w Gdańsku, to jeżeli mówimy o Politechnice Gdańskiej, to musimy pamiętać, że mamy do czynienia de jure i de facto z czterema, właściwie pięcioma niezależnymi organizmami. Mianowicie 1904-1918 Königliche Technische Hochschule zu Danzig, 1821 Technische Hochschule zu Danzig pod zwierzchnictwem Komisji Państw Sprzymierzonych. To jest koniec I wojny światowej, ale jeszcze nie ma decyzji Wolnego Miasta Gdańska i Komisji Majątkowej. 1921-39 Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig
i 1939-45 Reichshochschule Danzig, podporządkowana w 100% III Rzeszy i od 1945 roku Politechnika Gdańska. Tak jak powiedziałem, państwo pruskie to było najlepiej zorganizowane i najwyżej stojące technologicznie państwo w ówczesnej Europy. W związku z powyższym koniec XIX wieku rozpoczęła się wielka dyskusja. Prusy się szalenie szybko rozwijały, potrzebne były kadry budowy nowego Uniwersytetu Technicznego w Niemczech, w Prusach. Do konkursu stanął przede wszystkim Wrocław, który był, trzeba pamiętać, w tamtym okresie metropolią z ogromnym przemysłem i miał już tradycyjny uniwersytet humanistyczny. Stanął również Gdańsk, stanęło szereg innych miast. Decyzję podjął Kaiser Wilhelm II jednoosobowo, że tą uczelnię będzie budował w Gdańsku z pobudek absolutnie ideologicznych, ponieważ Gdańsk koniec XIX wieku to absolutnie była prowincja i niewiele się tu działo. Natomiast od Królewca do Berlina na tym obszarze nie było żadnej wyższej uczelni. Stąd wybór padł na Gdańsk. Przed tą decyzją w 1898 roku władze miasta Gdańska kupiły działkę. Decyzja o utworzeniu uczelni zapadła w 1899 roku w Berlinie. Wybrano dwóch architektów, trzeci pod kierunkiem Alberta Karstena. W 4 lata wybudowano ten kampus. Niecały, ja za chwilę pokażę jaki. Kosztem na ówczesne czasy 6,5 miliona marek. Zatrzymam się krótko nad Albertem Karstenem, architektem, który później został profesorem architektury na Politechnice w Gdańsku. W 1933 roku zmuszono go, ponieważ on był Żydem, zmuszono go do rezygnacji. Wrócił do swojego syna do Berlina i w 1940 roku został aresztowany, wywieziony do Theresienstadt i w 1945 roku zmarł. Uroczyste otwarcie Politechniki, pierwsza inauguracja, nastąpiła 6 października 1904 roku. A jeszcze projekt. To był jeden z pierwszych projektów, który nie został zaakceptowany przez cesarza Wilhelma. To jest projekt, który został zaakceptowany przez Wilhelma II. Tak wyglądał w 1904 roku. Na frontonie budynku głównego nad wejściem jest płaskorzeźba przedstawiająca Wilhelma II, którą dopiero w 1945 roku usunięto. Wtedy zbudowano budynek Wydziału Elektrycznego, nazywał się Elektrotechniczny, halę maszynową, gdzie była oczywiście produkcja pary, bo była kotłownia. Trzeba pamiętać, że 1904 rok jeszcze nie było elektryczności. W 1904 roku również, ja nie pamiętam, czy oddano, czy rozpoczęto budowę elektrowni Ołowianka. To jest w tym samym czasie. Stąd jak wjeżdżamy dzisiaj na Politechnikę Gdańską, po lewej stronie zrobiliśmy taką odkrywkę, gdzie są ogromne liczniki gazu, ponieważ oświetlenie, ogrzewanie było tutaj na gaz z tamtego czasu. No i budynek chemii. To były trzy podstawowe budynki tego kampusu w 1904 roku. Tak jak powiedziałem, był to na owe czasy najnowocześniejszy kampus na świecie, nie w Europie, na świecie. Zbudowany od zera, na mocy najnowocześniejszej technologii i z aparaturą najnowocześniejszą. Niemcy są pragmatyczni, myślą do przodu, prawda, nie oszczędzają. Wiadomo było, ile pieniędzy trzeba wydać i tak dalej. Aula, którą dzisiaj podobnie wygląda, chwała Bogu, nie ma tych bohomazów strasznych, no ale w każdym razie chodziło o to, żeby pokazać, że to jest uczelnia techniczna. Odbyła się inauguracja, jak powiedziałem, w obecności Kaisera Wilhelma II. Tutaj jest historyczne zdjęcie przejazdu cesarza, prawda, z jego córką, princesą Wiktorią Luizą, przez ulicę Gdańska. To jest, nawiasem mówiąc, cała rodzina Kaisera Wilhelma. Miał 7 dzieci. Cesarz wygłosił mowę inauguracyjną. Ta mowa się zachowała i jest dostępna w naszym archiwum politechnicznym. W każdym razie główne zdanie, najistotniejsze, było: na niemieckiej ziemi zbudowany ten zakład ma tutaj istnieć i oddziaływać jako silna wieża, z której niemiecka nauka, niemiecki duch powinny promieniować na kraj. To jest 1904 rok, więc nacjonalizm, prawda, na dobrą sprawę nie ma się co dziwić, ale ewidentnie widzimy, z jakich pobudek ta lokalizacja została wybrana.
Uczelnia wówczas składała się z czterech wydziałów: budowy okrętów i maszyn okrętowych, budownictwa, maszynoznawstwa i elektrotechniki oraz chemii. W roku 1906 powołano Wydział Architektury i tzw. Nauk Ogólnych. Kadrę stanowili profesorowie etatowi mianowani przez cesarza, to już prawie tak jak dzisiaj u nas przez prezydenta, honorowi mianowani przez ministra za zgodą cesarza, docenci, lektorzy. W tym 1904 roku kadra liczyła 27 profesorów etatowych, jeden profesor honorowy, 12 docentów, 3 lektorów, 17 asystentów. Do nauki zapisało się 599 osób, z czego 189 studentów wymagano matury w 9-klasowej szkole średniej. Pozostali byli wolnymi słuchaczami lub tak zwanymi gośćmi. Studia trwały 4 lata. Ale już w 1913 roku studiowało 675 osób. Od samego początku ta uczelnia, ze względu właśnie, że była najnowocześniejsza, najlepiej wyposażona, mało tego, preferencyjne warunki pracy dla profesury były. W związku z powyższym ona od samego początku miała bardzo wysoki poziom i miała, że tak powiem, duże zainteresowanie wśród młodzieży. Po rozpoczęciu I wojny światowej i ogłoszeniu powszechnej mobilizacji rok akademicki 14-15 rozpoczęło tylko 67 studentów. A od lutego 16 do końca 18 roku w gmachu głównym urządzono szpital wojenny i organizowano kursy dla rannych oficerów. Dwa razy ten kampus miał szpital wojenny, w okresie I i II wojny światowej również. Tak wyglądał akt powołania profesora przez cesarza Wilhelma, gdzie tutaj akurat jest Schiffsmaschinenbauingenieur, czyli że silników okrętowych inżynier, który został Hermann Fettinger ze Szczecina zresztą, który został mianowany profesorem an der Technischen Hochschule in Danzig. Studenci niemieccy Politechniki w Gdańsku w latach 1918-20 wzięli udział w walkach z Polakami na terenie Śląska i Poznania w obronie niemieckiego stanu posiadania. Już w grudniu 1918 roku powstał rezerwę Grenzschutzbataillon. Jako oficjalnie nazywano formacją ochotników z Königliche Technische Hochschule zu Danzig i to zdjęcie jednej z takich grup. W związku z powyższym stosunki polsko-niemieckie między polskimi a studentami i niemieckimi studentami od samego początku nie mogły układać się przyjaźnie. Co więcej, też powinienem w ramach tego oświadczenia powiedzieć, że spotykam się z lansowaniem takiej tezy, która jest absolutnie nieprawdziwa. Chcę oficjalnie powiedzieć, że wolne miasto Gdańsk nie było ani wyspą szczęśliwości, ani wyspą tolerancji. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. Na końcu podam literaturę. Nawiasem mówiąc, w ostatnich 2 latach bardzo wiele ciekawych pozycji się ukazało, nie tylko polskich, bo i niemieckich na ten temat. Tak wyglądał 23 marca 1919 roku, kiedy ważyły się losy wolnego miasta, znaczy Gdańska, czy ma należeć do Polski, czy do Niemiec. I to był wielki wiec mieszkańców Gdańska przeciwko planom włączenia Gdańska do Polski. A w związku z pierwszym możemy sobie wyobrazić, jaka była atmosfera wówczas. Walka o Politechnikę Gdańską. Po pierwsze też musimy pamiętać 1920-21. Polska miała zdecydowanie większe problemy na głowie, jak Politechnika Gdańska. Miała wojnę z bolszewicką. A w związku z powyższym można mieć pretensje do służb polskich czy dyplomacji, że nie zabiega szczególnie, ale trzeba pamiętać, jakie to były warunki. Mianowicie dopiero w 21 roku taka powołana komisja mieszana w składzie, czy na czele tej komisji był prezydent Wolnego Miasta Gdańska, minister edukacji RP i komisarz generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku. I ta komisja mieszana podpisała bardzo istotne porozumienie. Po pierwsze, Senat Wolnego Miasta Gdańska na terenie Technischen Hochschule zobowiązuje się uruchomić lektorat języka polskiego i literatury polskiej oraz zatrudnić polskiego lektora. Lektorat języka i literatury polskiej ma być wpisany do statutu Technischen Hochschule. 2. Senat Wolnego Miasta Gdańska na Technischen Hochschule zorganizuje wykłady z geografii gospodarczej Polski. 3. Senat Wolnego Miasta Gdańska zobowiązuje się zadbać, aby Technischen Hochschule zabezpieczyła niezbędne podręczniki i pomoce naukowe dla polskich studentów,
Rząd polski będzie w tym względzie składał odpowiednie wnioski do Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Punkt czwarty. W zakresie przyjmowania studentów będą obowiązywały następujące regulacje. Dla polskich studentów będzie przyznany odpowiedni parytet, żeby zapewnić, prawda, możliwość i dostęp. Dla przyjmowania studentów następujące reguły będą stosowane. W przypadku wprowadzenia numerus clausus z ograniczonej liczby miejsc, polskim studentom będzie zagwarantowany parytet w ramach tego numerus clausus. No i trzecia sprawa, aby zrealizować przyznane polskim studentom prawa w zakresie przydzielonego kontyngentu, powinno brać się pod uwagę miejsce zamieszkania kandydata. Tutaj strona polska miała na uwadze przede wszystkim Pomorze, Toruń, te okolice i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że żaden z tych punktów nie został zrealizowany. Absolutnie żaden. Od samego początku. Jak porozumienia w Mińsku. Na gruncie tego porozumienia Międzynarodowej Komisji Majątkowej w dniu 28 lipca 1921 roku Liga Narodów przyznała Politechnikę Senatowi Wolnego Miasta Gdańska. I tam jeszcze było zapisane, że językiem wykładowym będzie język niemiecki, o ile liczba polskojęzycznych studentów nie przekroczy 50%. Jeżeli przekroczy 50%, to językiem wykładowym powinien być język polski. W historii to się nigdy nie stało, w międzywojennej zresztą statystykę za chwilę pokażę. Mimo powstania Wolnego Miasta Gdańska i formalnego podporządkowania Politechniki Senatowi Wolnego Miasta Gdańska, pozostała ona w niemieckich strukturach akademickich, wprowadzając te same reformy, co uczelnie tego typu w Niemczech. W 1922 roku zmieniono w związku z tym strukturę organizacyjną, połączono wydziały, fakultety, był Fakultet Nauk Ogólnych z wydziałami humanistycznym, matematyczno-fizycznym, chemicznym, Fakultet Budownictwa z wydziałami architektury i inżynierii lądowo-wodnej i Fakultet Maszynowo-Elektrotechniczny z wydziałem budowy maszyn, elektrotechniki, budowy okrętów, a od 1929 roku techniki okrętowej i lotnictwa. Jeżeli Wydział Humanistyczny miał w pewnej mierze rekompensować brak w Gdańsku Uniwersytetu Humanistycznego i aktywizować miejscowe środowisko humanistyczne. Trzeba już w tym miejscu powiedzieć, że polscy studenci studiowali w okresie międzywojennym głównie na Wydziale Techniki Okrętowej i Lotnictwa z prostego względu. Po I wojnie światowej dostaliśmy dostęp do morza. Żadna z ówczesnych polskich uczelni, Politechnika Lwowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, nie dysponowała takim wydziałem i nie kształciła w tym kierunku. A myśmy budowali porty, stocznie i tak dalej. 17 marca tego samego 22 roku w Berlinie założono Towarzystwo Przyjaciół Politechniki w Gdańsku, które zdobywało środki finansowe na sprowadzania do Gdańska znanych uczonych, wyposażenie gabinetów i tak dalej. To towarzystwo dysponowało bardzo dużym kapitałem i na przykład według protokołu z walnego zebrania wyborczego towarzystwa z 27 roku po wyborze nowych władz przystąpiono do rozpatrywania wniosków i całkowicie lub częściowo uwzględniono na przydział pomocy finansowej dla niemieckiego domu studentów 15 tysięcy guldenów. Praktycznie 90% studentów niemieckich mieszkało w domach akademickich, chyba że byli mieszkańcami Wolnego Miasta Gdańska. Dla studentów niemieckiej kasy chorych 3000 guldenów i ziomkostwo pruskie 150 guldenów. Ogółem na pomoc dla studentów niemieckich i uczelni przeznaczono 37 tysięcy guldenów. Był to bardzo poważna suma, będąca wydatnym wsparciem dla niemieckiego żywiołu studenckiego, ale nie tylko, bo to towarzystwo, tak jak napisałem wcześniej, zbierało pieniądze i finansowało etaty profesorskie, żeby można było wybitnych profesorów tutaj ściągnąć. To jest dom studentów, czyli tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, niemieckich, zbudowany w 1922 roku. To jest boisko sportowe, widziane tutaj z balkonu tego, czyli to, gdzie dzisiaj mamy te baraki, prawda, i mechaniczny wydział, to było boisko sportowe. To, jak pamiętacie, my to nazywaliśmy Olimp właśnie. Na Politechnice już od 1904 roku bardzo wiele korporacji. Każda niemiecka korporacja miała swoją siedzibę, żeby nie powiedzieć nieruchomość, i to było właśnie, już nie pamiętam jakiej, ale w każdym razie jednej z tych niemieckich korporacji.
Z kolei ten budynek, pamiętacie, dzisiaj to jest konsulat niemiecki i to było centrum Akademickiego Związku Żeglarskiego Niemieckiego. To był Niemiecki Związek Żeglarski. Studenci Polacy już w 1913 roku powołali własną korporację, czyli już przed I wojną światową, pod polską nazwą Związek Akademików Gdańskich Wisła i została ona uznana przez rektora za reprezentację studentów Polski na uczelni. Jednakże ta polska korporacja wchodziła w skład Danziger Studentenschaft. Natomiast kiedy władze Danziger Studentenschaft w 1919 roku zgłosiły akces do Reichsdeutsche Studentenschaft, w Berlinie akademicy polscy wystąpili z opanowanej przez Niemców organizacji i przekształcili się w organizację Wisła, w samodzielną korporację pod tą nazwą. Mimo wielu szykan zarząd Wisły utrzymał barwy biało-amarantowe, a więc takie jak narodowe barwy Polski, a z czasem powstały dalsze korporacje polskie jak Helenia, Rozewia i Gdańska. Żadna z nich nie miała swojej siedziby tak jak niemieckie korporacje. To są polscy korporanci w 1923 roku, które witają prezydenta Wojciechowskiego, który przyjechał do Gdańska. To jest Rozewia, studenci Polacy. Nie wiem, czy rozpoznajecie, profesor Derfer, poczet sztandarowy korporacji Rozewia, to jest już 1937 roku. To jest z kolei Wisła, 1932 rok. Członkowie Wisły przed wejściem do gmachu głównego, nic się tu nie zmieniło, tyle że nie odśnieżali wtedy, jak widzimy. Wisła również 1932 rok. No i ciekawostka, mianowicie AZS Gdański powstał w czerwcu 1923 roku. Proszę zwrócić uwagę, że ta drużyna lekkoatletów AZS Gdańsk na stadionie w Wejherowie, ponieważ na tym stadionie tutaj nie mogli trenować. To jest Polski Dom Akademicki, siedziba Bratniej Pomocy, Zrzeszenia Studentów Polaków Politechniki w Gdańsku przy Herens 11. To się nazywało Polenshof, ponieważ to był obszar dzisiejszych ulic Legionów, Kościuszki, Chroprego i tam jest ten kościół świętego Stanisława Kostki, polski kościół. Także lokalizacja tego domu studenckiego była bardzo korzystna. Zwracam uwagę tutaj na ten napis. Na budynku walczymy na śmierć i życie z germanizacją Polaków. To są lata jeszcze 30., przed 35 rokiem. Przed wyborami oczywiście do Senatu Wolnego Miasta Gdańska, gdzieśmy nigdy nie odnosili wielkich sukcesów, trzeba powiedzieć. Tu jest korporacja Wisła w jadalni tego bratniaka. Trzeba powiedzieć, że to były koszary, zanim ZSP Bratniak otrzymał ten budynek. I pierwsze, co zaczął robić, to przebudowywać te sale na takie jednoosobowe pokoje, ponieważ tak to były wielkie hale, piętrowe łóżka i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc było to bardzo zgrzebne. Pierwszym szefem Bratniej Pomocy był Adam Doboszyński, tragiczna postać, który po zdaniu matury już zaczął studiować na Uniwersytecie Warszawskim prawo, ale jednak szybko z tego zrezygnował i przenosi się do Gdańska. Naukę łączy z aktywnością społeczną, wspierając polskie organizacje narodowe, które działały na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Niestety Adam Doboszyński był skrajnym nacjonalistą. Była taka, już nie będę się rozwodził, wyprawa myślenicka z tymi nacjonalistami, prawda, i antysemitami zdobył Myślenicę, gdzie starostę tam pobili, rozbili posterunek policji i tak dalej, i tak dalej. Został skazany, ale w 1939 roku zgłosił się do wojska. Przez Węgry, Włochy trafił do Francji, później Wielkiej Brytanii. Był absolutnie przeciwnikiem Sikorskiego, w związku z powyższym tam też go nie tolerowano. W 1946 roku przedostaje się do Polski nielegalnie. I jest w 1947 roku w Poznaniu aresztowany. 3 lipca 1947 roku został aresztowany, a 11 lipca tego samego roku polski sąd wydaje wyrok kary śmierci, który zostaje wykonany. I tak Doboszyński zginął.
Nawiasem mówiąc, ponieważ pamięć o nim jako o pierwszym prezesie Bratniej Pomocy w Gdańsku i tak dalej była mocna, to też nie będę się dzisiaj rozwodził, ale był taki incydent w 1949 roku, to jednodniówka, gdzie studenci, już po wojnie nasi, prawda, wydali taką, Bratnia Pomoc wydała jednodniówkę wspominającą Dobroszyńskiego, który już wtedy nie żył, no ale były ogromne reperkusje z tym związane. I teraz najistotniejsze fakty. Ze względu na odpłatność nauczania na Gdańskiej Politechnice oraz trudną sytuację materialną większości studiujących Polaków, rząd polski i społeczeństwo udzielało im różnymi drogami pomocy pieniężnej. Rząd czynił to za pośrednictwem komisarza generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku. Społeczeństwo powołało specjalne organizacje dla niesienia polskim studentom pomocy, jak na przykład Towarzystwo Pomocy Naukowej w Gdańsku oraz Wojewódzka w Toruniu Komitet Pomocy Młodzieży Akademickiej i Towarzystwo Pomocy Studentom Polakom Politechniki Gdańskiej w Warszawie. Nie muszę tłumaczyć, że te towarzystwa nie były w stanie z wielu powodów zgromadzić takich środków jak to niemieckie towarzystwo z Berlina. Wystarczy porównać, to jest fragment dokumentu, który znajduje się w naszym archiwum państwowym w Gdańsku, pismo Koła Studentów Inżynierii Lądowej i Wodnej działającego na Politechnice w Gdańsku skierowane do ministra robót publicznych w Warszawie z prośbą o przyznanie stypendium. Studenci prośbę swoją motywują wzrostem kosztów studiów wyższym niż na Politechnikach Krajowych. Z pisma wynika, że roczne opłaty na Wydziale Inżynierii dochodziły do 1400 zł, przedwojennych złotych. To jest ogromna kwota. Nauczyciel 100 zł zarabiał miesięcznie. I to dobra pensja była. Studenci Polacy nie otrzymują żadnych zniżek ani ulg. Natomiast studenci obywatele Niemiec i Gdańska byli zwolnieni prawie z 50% z opłat, gdyż różnicę opłacało za nich to Towarzystwo Przyjaciół Niemieckie, którym absolutnie zależało, żeby ten procent polskich studentów nigdy nie przekroczył 50%. W Gdańsku czy też przez Senat Wolnego Miasta Gdańska. Pomimo tego Bratnia Pomoc oczywiście starała się wszelkimi siłami namawiać młodzież z Polski, żeby studiowała na Politechnice w Gdańsku. Chodziło o to, aby ta liczba procent studiujących Polaków przekroczyć 50%, żeby przejąć tę uczelnię w ramach Wolnego Miasta Gdańska, żeby można było wypełnić te postanowienia Komisji Mieszanej i tak dalej. To jest słynna ulotka Bratniej Pomocy namawiająca polskich studentów do studiowania w Gdańsku. Jeżeli chodzi o stronę niemiecką, wszelkie druki propagandowe mocno podkreślały niemiecki charakter Politechniki, zwracając uwagę na fakt, że żaden z nauczycieli akademickich nie jest przedstawicielem innej narodowości. A na 1600 studentów, 350 korzysta z gościnności Technische Hochschule Danzig jako cudzoziemcy. Inna ulotka werbunkowa sprzed 1933 roku była rozpowszechniana pod znamiennym tytułem Co musisz wiedzieć o Gdańsku? Stwierdzała, że Politechnika w Gdańsku jest jeszcze i na zawsze była arcyniemiecka szkołą wyższą. Pobyt młodego Niemca w Gdańsku przedstawiono w niej jako czyn narodowy. Zachętą do studiów było bezpłatne korzystanie z kreślarni, przyrządów, materiałów do nauki, zakwaterowania i wyżywienia. Jedynym warunkiem miało być zamieszkanie w niemieckim domu akademickim. Jednocześnie w końcowym punkcie podkreślano, codzienna walka dwóch narodów otworzy ci oczy na sprawy, które w twojej ojczyźnie pozostawały dla ciebie raczej obce. W 1929 roku Politechnika w Gdańsku uroczyście obchodzi jubileusz 25-lecia. W Niemczech powołano komitet jubileuszowy, na czele stanęli m.in. kanclerz Republiki Weimarskiej, prezes Banku Rzeszy, rektor Politechniki w Gdańsku i charakterystyczna dla podkreślenia politycznej roli tego faktu była wypowiedź rektora na konferencji prasowej w Berlinie za Danziger Volksstimme z 25 kwietnia 1929 roku. Rektor powiedział: doniosłość, jaką ma ta szkoła wyższa dla Niemczyzny na wschodzie, ponieważ utrzymuje ona duchową łączność Niemców z Rzeszy z Niemcami z odstąpionych obszarów. Z okazji obchodów jubileuszu wielka finansjera i przedstawiciele niemieckiego przemysłu ciężkiego wyasygnowali dodatkowo niezależną kwotę 1,5 miliona marek.
Tutaj jest wydano księgę pamiątkową na 25 lat, tu jest wprowadzenie do tego i tutaj pokażę wam, co pisze pan rektor. To jest nauczyciele, ciało pedagogiczne jest czysto niemieckie. I tak dzisiaj i tak zostanie. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, egzaminy wyłącznie w języku niemieckim. Nie mówiąc o tym, że prawda tutaj pisze, że no, nikt nie pytał o wyłączenie Wolnego Miasta Gdańska, Gdańszczan, prawda, i wielka szkoda, etc., etc., ale najważniejsze jest tutaj to zdanie. Aber der Zustrom ausländischer Kommilitonen, czyli przypływ zagranicznych kolegów, szczególnie młodych Polaków, których obecnie mamy 375 w Gdańsku studiujących, stawia przed nami ogromne zadanie, trudne do rozwiązania. Schwer zu lösen. Von uns allein, my sami, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z rozwiązaniem tego problemu. Oficjalna księga pamiątkowa 25-lecia Politechniki w Gdańsku. Jak się przedstawiała statystyka? Otóż największy procent studiujących Polaków to był 36%. W jednym tylko roku 22-23. Później ten procent się wahał, był jeszcze też w 35-36, już w bardzo trudnym okresie, bo tutaj naziści przejęli władzę po wyborach w demokratyczny sposób, było ich 33,8%. Wprawdzie ta statystyka jest nieco zniekształcona, ponieważ ona ujmuje wszystkich, którzy posiadali polski paszport, a w związku z powyższym Ukraińców, Żydów i również Niemców, którzy byli na przykład z okręgu Pomorza, Bydgoszczy i tak dalej i posiadali polski paszport. Według raportu komisarza generalnego RP w Gdańsku, Strasburgera z 29 roku, polscy studenci zostali wyłączeni z obchodów jubileuszu 25-lecia Politechniki. Co więcej, Strasburger zwrócił uwagę, że w komentarzach prasowych na temat jubileuszu podkreślano niemiecki charakter uczelni. Jego zdaniem obchody te były antypolską demonstracją, a cała uroczystość miała wymowę polityczną. Jako uzasadnienie swojej opinii podaje niezaproszenie go na obchody 25-lecia Politechniki w Gdańsku, jak i na spotkanie w dworze Artusa, organizowane przez Senat Wolnego Miasta Gdańska z tej okazji. Absolutnie zignorowano. Komisarz RP w Gdańsku był w randze ministra rządu RP. Chłodne stosunki między Polakami a Niemcami zepsuły się zupełnie w roku 23, ponieważ to w 23 roku ta organizacja Deutsche Studentenschaft, Technische Hochschule Danzig, przyjął uchwałę, że studenci Polacy nie są godni żądania i dawania satysfakcji honorowej. Dla nas może się wydawać to śmieszne, ale w tamtych czasach trzeba pamiętać, że te organizacje studenckie, korporacje i tak dalej, sprawę honorową traktowały na szalenie poważnie i szalenie wysoko. A w związku z powyższym, jeżeli ktoś nie posiadał zdolności honorowej, no to po prostu było no, bardzo źle. Oczywiście te bardzo złe stosunki zepsuły się całkowicie w 1939 roku. To państwo znacie z prasy w lutym 1939 roku. W słynnej kafe Langfurt, tutaj niedaleko, nie ma tego budynku, był napis Hunden und Poland ist der Zutritt verboten, czyli psom i Polakom wstęp wzbroniony. To wywołało ogromne oburzenie wśród polskich studentów i niestety wobec nasilających się wystąpień antypolskich studenci Polacy 14 lutego 1939 roku zwołali wiec i uchwalili rezolucję wzywającą rząd Rzeczpospolitej Polskiej do działania w celu przywrócenia panowania polskiego nad ujściem Wisły. W odpowiedzi Niemcy przy pomocy hitlerowskich bojówek 24 lutego siłą usunęli studentów Polaków z uczelni. Przy czynnym udziale ówczesnego rektora Polhausena. Rektor Polhausen 27 lutego zaocznie relegował z Politechniki 5 członków Bratniej Pomocy z szefostwa za podjęcie na wiecu tej rezolucji.
To nie było takie, że ich po prostu wyrzucili, zabrano, ponieważ rozbijano kreślarnie, demolowano co się dało i tak dalej. Było to naprawdę bardzo nieprzyjemne. W jednej z tych książeczek, które na końcu wam wyświetlę, przy wspomnienia są, gdzie podaję, że jeden z tych studentów Polaków zwrócił, Polhausen stał na schodach i obserwował, co się dzieje, i zwrócił się do niego o pomoc, na co on powiedział mu: Geht lieber nach Hause, idź lepiej do domu. I na tym się sprawa skończyła. No ale ponieważ zaangażował się w to komisarz RP, powołano komisję polsko-gdańską w marcu 1939 roku i ona podjęła taką uchwałę. W tej uchwale ta komisja stwierdza, że to strona niemiecka jest winna i że należy bezwzględnie zwrócić zagrobione rzeczy polskim studentom, i dotyczy to uniwersyteckiego wyposażenia, no i pozwolić im wrócić na uczelnię. Nigdy to się nie stało. Druga wojna światowa dla polskich studentów Danziger Technische Hochschule der Freienstadt Danzig rozpoczęła się w lutym 1939 roku. W maju 1939 roku na trzeciej matrykulacji ten rektor Polhausen jednoznacznie określił swój stosunek do polskich studentów, stwierdzając w mowie, w przemówieniu: a teraz o naszym stosunku do Polaków. Wy, moi panowie, postępujecie po prostu tak, jakbyście nie znali tych drabów. Mowa o Polakach. A że to my jesteśmy panami w tym domu, to pozwólcie, że to ja im pokażę. Tak wyglądał długi targ w Gdańsku w 1939 roku przed dojściem Hitlera do władzy. Jak wiemy, wrzesień 1939 roku, aneksja Gdańska, no i nie było już żadnych polskich studentów w tym czasie na uczelni i uczelnia zmienia nazwę na Reichshochschule Danzig i jest włączona w 100% w cały system szkolnictwa wyższego w Niemczech. W 2004 roku, jak pamiętacie, nasz przyjaciel, którego też na dzisiaj zapraszałem, pan profesor Edmund Wittbrod, napisał: historia Politechniki Gdańskiej jest długa i złożona. Jest częścią historii Gdańska, który przygotowuje się właśnie do obchodów swojego milenium. Znaczą je dwie podstawowe daty: 6 października 1904 i 24 maja 1945. Pierwsza związana jest z uruchomieniem w Gdańsku Wyższej Uczelni Technicznej, mającej pełne prawa akademickie, zadaniem szerzenia wiedzy przede wszystkim na obszarze Pomorza. Druga zaś związana jest z przekształceniem uczelni w Polską Uczelnię Akademicką, a więc zakończeniem starań Polaków o Polską Politechnikę Gdańską, rozpoczętych po zakończeniu I wojny światowej. Uczelnia obchodzi zatem jubileusz 90- i 50-lecia i tak dalej. Mój kolega, senator Edmund Wittbrod, zmienił zdanie, ponieważ mieliśmy okazję za namową pani redaktor Szczepuły pokłócić się na promocji jej ostatniej książki, prawda, gdzie mieliśmy odrębne zdania co do tego jubileuszu. Ponieważ pan rektor Krawczyk ogłosił rok 2014 rokiem jubileuszowym, gdzie rok, jeszcze raz przypominam, kalendarzowy rokiem jubileuszowym, gdzie świętujemy 110 lat Politechniki Gdańskiej pisane wielką literą. To jest fragment strony domowej naszej uczelni, naszej Alma Mater. Jest piękna historia od 1904 roku i ciekawostka, bo na tej samej stronie, na tej pięknej historii jest takie zdanie. W roku akademickim 2004-2005, to są moje rządy, Politechnika Gdańska świętowała stulecie funkcjonowania. Honorowy patronat nad wspomnianym jubileuszem objął ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Więc jest to nieprawda i nie należy takich rzeczy pisać, ponieważ rok akademicki 2004-2005 Senat Politechniki Gdańskiej na mój wniosek w tajnym głosowaniu podjął uchwałę ogłaszając rok akademicki 2004-2005 jubileuszowym rokiem akademickim, w którym świętujemy 100 lat Politechniki pisanej z małej litery w Gdańsku, wychodząc z punktu widzenia prawdy historycznej, 4 różne uczelnie i tak dalej, i 60-lecie Politechniki Gdańskiej.
Na tej samej stronie, w następnej zakładce, już tego pan rektor Krawczyk nie dopilnował, przeklejono te materiały z 2004 roku, bo widzimy zarys historii Politechniki w Gdańsku, z małej litery. I zarys historii Politechniki w Gdańsku po 1945 roku. Ale to już są nasze materiały sprzed 10 lat. Przypominam, że to była ta formuła, którą myśmy przyjęli, stojąc na stanowisku, że o historii trzeba mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Bank Zachodni wydał, nawiasem mówiąc, kartę kredytową również w tej formule 100 lat Politechniki w Gdańsku i 60 lat Politechniki Gdańskiej. Odbył się bardzo pamiętne nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Mariackim z udziałem wszystkich reprezentantów kościołów monoteistycznych. Pierwszy raz w tysiącletniej historii tej katedry. Zgromadziła ta uroczystość, przeszło setkę rektorów z Europy i z Polski. Inauguracja odbyła się jeszcze w nieskończonej na Ołowiance, w sali koncertowej, jak pamiętamy, gdzie wręczyliśmy dwa doktoraty honorowe dla profesora Kobylińskiego i dla profesora Kieresa. No i z udziałem znamienitych gości, pan premier Mazowiecki, pan prezydent Kwaśniewski, prezes PAN, minister nauki i szkolnictwa wyższego i tak dalej, i tak dalej. No i był rewelacyjny koncert, jak pamiętacie, jak Carmine Burano. No i po koncercie niezapomniana feria sztucznych ogni. W 2005 roku świętowaliśmy to 60-lecie, gdzie wydaliśmy bardzo wiele książek. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj dwie niezmiernie istotne. Pierwsza dzięki obecnemu tutaj profesorowi Paszocie, duża monografia Pionierzy, ponieważ wtedy doszliśmy, muszę tu zwrócić uwagę na kontrast historyczny. Mianowicie w 1904 roku, co starałem się pokazać i podkreślać, profesorowie niemieccy do Gdańska przyjeżdżali do najnowocześniejszych laboratoriów i nad bardzo dobre warunki finansowe. Polscy profesorowie w 1945 roku, po przeżyciach wojennych, pozbawieni swoich domów, prawda, przyjechali na gruzy i z gruzów odbudowywali tę uczelnię. A w związku z powyższym weszliśmy z założenia, że pamięć o tych pionierach, o tych ludziach nie może zaginąć. Wybraliśmy arbitralnie 100 osób, 100 sylwetek, ale wszystkich tych, którzy byli w latach 45-50. To był ten cenzus. I staraliśmy się dotrzeć do członków rodzin, dzieci, przyjaciół, współpracowników, aby te wspomnienia były jak najbardziej autentyczne. To jest pan profesor Kopecki, który należał do tej grupy, prawda, przejmującej Politechnikę. I jego żona wyżej. Tak, jego żona tutaj w 1945 roku. Przeprawiają się przez Wisłę. No, profesor Osiński, to ja mu zawdzięczamy odbudowę Starego Miasta w Gdańsku, prawda. W każdym razie Kopecki kończył Politechnikę we Lwowie, no i jego mentor starał się, zresztą bardzo słynny profesor, starał się mu załatwić pozycję prywatdocenta na Technische Hochschule Freistadt Danzig. Ale oczywiście nie wchodziło to w rachubę, no i chichot historii, że Kopecki przejął tą uczelnię w 1945 roku. Druga, przystanek Politechnika, autorstwa Barbary Szczepuły. Proponuję, kto jeszcze nie miał w ręku, to niech, a jak przeczytał, to jeszcze raz niech przeczyta, bo tam jest cały szereg rzeczy, które muszę powiedzieć, no za chwilę pokażę ten jeden przykład, ale rewelacyjna książeczka. No i zrobiliśmy sobie przy udziale, prawda, kapitana żeglugi wielkiej jachtowej, który nas ustawiał, Jacka Jetmara, prawda, rewelacyjne zdjęcie rodziny politechnicznej, które no, udało nam się zgromadzić, jak widzimy, ogromną liczbę osób. Znaczy, innymi słowy, różnica między, dlaczego ja jestem antagonistą tej formuły wymyślonej przez profesora Krawczyka i profesora Witbrota i doktora Janusza Itisa, bo to są autorzy tej koncepcji, ponieważ po pierwsze jest to fałsz historyczny, po drugie nic nie mówimy o polskich pionierach i o odbudowie tej uczelni od 1945 roku. No i ostatnia sprawa, muszę powiedzieć, że ja, co powtarzam na każdym kroku, w swoim już długim życiu pracowałem w Republice Federalnej Niemiec, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Francji, we Włoszech. Wszędzie mówiłem i byłem dumny, że jestem absolwentem Polskiej Politechniki w Gdańsku,
Nie miałem żadnych kompleksów i do niczego mi nie była potrzebna ta historia przed 45 rokiem. Dzisiaj, po zapoznaniu się z całym tym materiałem bardzo bogatym, muszę powiedzieć, ponieważ ta formuła 110 lat Politechniki Gdańskiej pociąga za sobą pewne konsekwencje, o których chyba żeście nie pomyśleli. Bo na przykład na stronie domowej, w Google'ach, jak wkleicie Politechnika Gdańska, to wyświetli wam się Politechnika Gdańska znani absolwenci. A wśród znanych absolwentów jest Wilhelm Kepler. A Wilhelm Kepler, niemiecki biznesmen, jeden z pierwszych finansowych sponsorów Adolfa Hitlera, absolwent Königliche Technische Hochschule zu Danzig, w 1939 roku był komisarzem Rzeszy w Austrii, w Słowacji, w Gdańsku. Zostaje sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeszy do spraw konfiskowanego mienia przemysłowego w Polsce i w ZSSR. W 1942 roku zostaje mianowany generałem SS. 14 kwietnia 1949 roku został aresztowany, skazany w tzw. procesie ministerialnym w Norymberdze na 10 lat w 1949 roku. Wychodzi w 51 i dożywa spokojnej starości. Jeden z czołowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Drugi czołowy absolwent Politechniki Gdańskiej, generał Kammler, tak zwany Auschwitz-architekt. Studiował 1923 na Technische Hochschule der Freistadt Danzig, Wydział Budownictwa, członek NSDAP, konstruktor i wysokiej rangi oficer SS i generał Waffen-SS, nadzorował najważniejsze projekty budowlane SS związane z budową obozów koncentracyjnych oraz wykorzystania w nich krematoriów i komór gazowych. W tej działalności osiągnął sukces w postaci udoskonalenia krematoriów w Auschwitz dla osiągnięcia ich większej wydajności. Dość na tym, że był ostatnim mianowanym przez Hitlera generałem 1 maja 1945 roku, po czym się rozpłynął i do dzisiaj nie wiemy, co się z nim stało. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że przyjmując tą formułę 110 lat Politechniki Gdańskiej, to bierzemy na klapę wszystko to, co miało miejsce od 1904 roku, a ja nie zamierzam tego brać. Mnie wystarczy to, co muszę wziąć na swoje barki, co się zdarzyło po 1945 roku. To mi wystarczy. I za to mogę być ewentualnie odpowiedzialny, ale nie za to, co przed 1945 roku. Historia Adolfa Butenanta, smutna historia, ponieważ też tutaj krąży bardzo wiele legend na ten temat. No i niestety w dalszym ciągu krąży tramwaj, chociaż występowałem do marszałka i do prezydenta, przesyłając mu wszystkie materiały. Adolf Butenant w 1933 roku przyjechał do Gdańska zająć stanowisko profesora Wola, który był od początku, był nawiasem mówiąc jednym z rektorów Königliche Technische Hochschule, chemik organik, Żyd, który został zmuszony w 1933 roku już do przejścia na emeryturę i Butenant zajmuje jego stanowisko. Butenant przebywa tutaj tylko 3 lata, niespełna 3 lata, bo on przyjechał tutaj we wrześniu. W 1936 roku wstępuje do NSDAP. Od 1936 do 1945 roku jest dyrektorem Kaiser Wilhelm Institute. Czym się zasłużył? I na to zwracam uwagę. W 1929 roku wyizolował estron, hormon, jako pierwszy. W 1931 roku wyizolował androsteron. A w 1939 roku dokonał syntezy testosteronu z tego androsteronu równolegle ze szwajcarskim chemikiem, nawiasem mówiąc, z ETH Zürich, Różyczką. I oboje w 1939 roku otrzymują Nagrodę Nobla. Hitler nie pozwala mu odebrać Nagrody Nobla. Butenant w 1945 roku zgłasza się do fundacji, ale przepisy fundacji mówią, że w terminie nieodebrane pieniądze przechodzą na rzecz fundacji. Dlatego żona Wałęsy jechała do Norwegii po odbiór nagrody. I słusznie. No, i słusznie. Natomiast Butenant otrzymał tylko dyplom. Ale zwracam jeszcze raz uwagę. W Gdańsku był 33-36. Odkrycia jego to 29-31-39. Także wszyscy ci, którzy twierdzą, że Butenant dostał Nagrodę Nobla za to, co zrobił w Gdańsku, mijają się z prawdą. Od końca 90-tych lat
1990 Instytut Maxa Plancka powołuje historyczną komisję, która wydaje cały szereg rzeczy, które są dostępne w internecie. Między innymi Adolf Butenandt 1903-1995, bo w tym roku zmarł, Nobel Prize Trigger, czyli noblista, nacjonalsocjalist i prezydent Maxa Plancka. Dalej, 200, czyli dwie setki prób krwi z Auschwitz. Ein Forschungsvorhaben zwischen Anthropologie und Biochemie. Dalej, Biochemistry in Wartime, The Life and Lessons of Adolf Butenandt, 1936-1946. Adolf Butenandt współpracował z doktorem Mengele. Następna publikacja też Maxa Plancka. Die Verbindungen des Kaiser Wilhelm Instituts, czyli koneksje, kontakty Kaiser Wilhelm Instytut, tego Instytutu Biochemii i doświadczenia na ludziach w obozach koncentracyjnych, Auschwitz i tak dalej, i rola w tym Adolfa Butenanta. To jest Spiegel z 2005 roku, który wywołał zresztą i u nas też wiele oddźwięk. Więc tu jest napisane tak, że po pierwsze Mengele przygotowywał swoją pracę habilitacyjną w Oświęcimiu, która, jak pamiętacie, polegała na tym, że miał grupę Żydów, grupę Cyganów, grupę Polaków, grupę Francuzów, zakażał ich chorobami zakaźnymi, pobierał próbki i wysyłał do Berlina Dahlem, do Butenanta. To był tak zwany projekt proteinowy, nadzorowany oczywiście przez Adolfa Butenanta, który zatrudnił Mengele jako współpracownika. Ten Mengele był, co jeszcze ważniejsze, doktorantem takiego słynnego twórcy eugeniki, profesora Verschuera, który robił te nieludzkie eksperymenty na bliźniakach. Nawiasem mówiąc, oprócz tych wszystkich historii, które miał na swoim sumieniu Butenandt, to Butenandt wybielał tego Verschuera, którego chcieli pociągnąć do odpowiedzialności po 1945 roku i tak dalej. Ten artykuł w Spiegelu wywołał ogromne poruszenie, również w naszych mediach. To jest rok, przypominam wam, 2005. W związku z powyższym mnie nachodziły media i pytały mnie, co pan rektor zamierza zrobić, ponieważ Politechnika Gdańska jest jedną z uczelni, która nadała doktorat honoris causa Butenantowi. Więc sprawa jest dosyć prosta. Po pierwsze, nadała to w roku 1994. To myśmy o tym nie wiedzieli, Niemcy też tego nie wiedzieli. Druga sprawa, nie ma procedury odbierania doktoratu honorowego. A trzecia sprawa, w 2005 roku Butenandt już nie żył. I sprawa się zakończyła. Ale dlaczego znowuż o tym wszystkim mówię? Bo nie wiem dlaczego, ale i na moim wydziale, i również pan rektor Krawczyk kilka razy chwalił się tym noblistą. Po pierwsze, to nie jest nasz noblista, na miły Bóg. To nie jest mój noblista. A po drugie, ze względu na ten cały bagaż historyczny, cicho nad tą trumną. Bo bez przerwy będą nas boksować, dlaczego żeśmy mu dali doktorat honorowy. Ale to głównie chemicy się chwalili. No to prawda, oczywiście, profesor Sokołowska, profesor Wojnowski i tak dalej. No, tam był cały szereg inicjatyw, bo była inicjatywa, żeby na gmachu chemii wywiesić tablicę pamiątkową wszystkich niemieckich profesorów, którzy pracowali tam przed 1945 rokiem. Wtedy opublikowałem taki słynny list otwarty do dziekana Wydziału Chemicznego, Jacka Namieśnika, gdzie zadałem mu otwartym tekstem pytanie, czy wiesz dokładnie, co ci niemieccy profesorowie robili w tym czasie, kiedy ich polskich kolegów mordowali w Krakowie, Sonderaktion Krakau i Nachtigall we Lwowie. I chociażby z tego powodu nie należy takich rzeczy robić. Natomiast słynny Andrzej Januszajtis w piśmie PG umieścił duży artykuł o Butenancie, chwaląc się jako naszym gdańskim nobliście, i pisze tak. W latach wojny prowadził między innymi badania wpływu genów na odporność
na choroby. Kropka. Finito. Nie wierzę, aby Janusz Ajtis nie znał niemieckiego, chociaż większość tych materiałów jest po angielsku, nie tylko po niemiecku. I to jest, proszę Państwa, to jest 2014 rok, 45 strona, ale mało tego, Barbara Szczepuła w 2004 roku, jak wydawała swoją książeczkę Przystanek Politechnika, napisała Butenancie to, bo już wtedy wiedziała. Przecież Janusz Ajtis tej książki nie czytał. No i najistotniejsza sprawa, ja muszę powiedzieć, rzecz, którą się nauczyłem przebywając 2 lata na Uniwersytecie Getyndze, to, że o historii trzeba mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. I to jest fragment wystąpienia prezydenta Huberta Merkla, Max Planck Instytutu, podczas pierwszej konferencji dotyczącej działalności naukowców z Kaiser Wilhelm Instytut, w tym m.in. Butenanta i w obozu koncentracyjnego Auschwitz z 7 czerwca 2001 roku. This symposium is therefore part of the Max Planck Society effort through the tool, czy z narzędziami historycznymi chcemy absolutnie odkryć to, co do tej pory było przykryte i te fakty wyjaśnić historyczne, ale najistotniejsze, no matter how painful it may be, niezależnie jak to może być bolesne, a właściwie szczególnie dlatego, że to będzie nas bolało, powinniśmy absolutnie zaakceptować prawdę, ponieważ to jest nasza odpowiedzialność. I co najważniejsze, to ostatnie zdanie jest rewelacja. My mamy obowiązek w stosunku do ofiar narodowych, to odkrycie tej prawdy, to jest nasz absolutny obowiązek w stosunku do ofiar narodowego socjalizmu. My mamy obowiązek przede wszystkim do tych wszystkich, ale przede wszystkim do tych nielicznych, którzy ocaleli. I do dzisiaj ta komisja historyczna Maxa Plancka podaje te naukowe, w sposób historyczny, opracowania, które wszystkie są dostępne w internecie. Powoli zbliżamy się do końca. Ja muszę powiedzieć, że miałem ogromną przyjemność i jeszcze wielkie szczęście, ponieważ ja miałem okazję osobiście rozmawiać z wieloma studentami, Polakami, którzy studiowali w Gdańsku przed 1939 rokiem. Między innymi oczywiście z profesorem Derferem, z profesorem Urbanowiczem. I część tych rzeczy, nie wszystkie niestety, ale część, bo biologia jest nieubłagana, staraliśmy się nagrać, żeby mieć autentyczne dokumenty. Utworzenie przez Niemców tej Technische Hochschule w 1904 roku było zamierzeniem umocnienia Niemczyzny na tych terenach, bo to był zabór pruski. Pierwsza wojna światowa nie zahamowała działalności uczelni. Mimo starań odrodzonego państwa polskiego, Politechnikę przyznano Wolnemu Miastu Gdańskowi. Liga Narodów gwarantowała równouprawnienie polskich studentów. Tak rozpoczął się drugi okres w dziejach uczelni. Politechnika Gdańska w okresie międzywojennym była Politechniką Wolnego Miasta z językiem wykładowym niemieckim. Wszyscy profesorowie i personel nauczający byli Niemcami. Rozbudowano dotychczasowe obiekty i wzniesiono nowe. Liczba studentów wzrosła do ponad 1500 osób, z czego 1/3 stanowili Polacy. Największą popularnością wśród nich cieszył się Wydział Budowy Okrętów. Powstawały pierwsze polskie organizacje akademickie, takie jak Bratnia Pomoc w 1921 roku, Akademicki Związek Sportowy w 1923, Korporacje Studenckie i Koła Naukowe, w tym Koło Studentów Techniki Okrętowej KORAP w roku 1924. Myśmy mieli własny związek pod tytułem Bratnia Pomoc. Mieliśmy dom własny, dom na ulicy podówczas nazywający się Heeresanger 11. Polacy wiedli własne życie. Nie było żadnych kontaktów ani studenckich, ani naukowych, ani towarzyskich z Niemcami. Niemcy to był okres, nie zapominajmy o tym, narastającego hitleryzmu. No i Polacy byli traktowani przez Niemców, no jako
ludzie no, niższej sfery. W lutym 1939 roku bojówki hitlerowskie brutalnie usunęły z uczelni studentów Polaków. Po wcieleniu Gdańska do Rzeszy, Politechnikę podporządkowano władzom w Berlinie, a większość studentów i kadry poddano mobilizacji. Ten okres życia uczelni trwał do stycznia 1945 roku, kiedy to rozpoczęła się ewakuacja pracowników i wywóz najcenniejszej aparatury, książek i dokumentów. Okej, tyle naoczny świadek, a teraz kilka przykładów. W Polsce mamy Politechnikę Wrocławską, która przed wojną była niemiecką uczelnią, prawda? Co świętuje Politechnika Wrocławska? 70-lecie od 1945 roku. Ale pokazuje, co świętuje Politechnika Warszawska. Stulecie. Pomimo tego, że w 1898 roku utworzono Warszawski Instytut Politechniczny imienia cara Mikołaja II. Czy ta analogia do nas jest idealna? Oni świętują stulecie od 15 listopada 1915 roku. Bardzo często zderzam się z argumentem, że to jest Politechnika Gdańska i to jest ciągłość, bo tu studiowali polscy studenci. Zwracam uwagę, że polscy studenci studiowali w Paryżu, w Monachium, w Berlinie, a między innymi w Dorpacie. Uniwersytet Dorpat, dzisiaj Tartu, został utworzony w 1632 roku przez króla Szwecji na bazie gimnazjum, którego utworzył tam Stefan Batory. W każdym razie językiem wykładowym był język niemiecki. Zaś od 1882 roku zaczęła się rusyfikacja przedmiotów, ostatecznie weszła ona w życie w 1898 roku. Od 1919 roku do dziś językiem wykładowym jest estoński. Ale co najistotniejsze, uczelnia odegrała w Dorpacie bardzo dużą rolę w kształceniu Polaków z zaboru rosyjskiego, po zlikwidowaniu przez Rosję uczelni w Rzeczpospolitej. W odróżnieniu od innych uczelni na ziemiach należących w tym czasie do Rosji, Uniwersytet Dorpacki prowadził bardzo liberalną politykę i unikał dyskryminacji Polaków. Nawiasem mówiąc, najstarsza polska korporacja studencka została założona w 1828 roku w Dorpacie. Między innymi absolwentami tego uniwersytetu w Dorpacie był Tytus Chałubiński, odkrywca Zakopanego, ale Ksander Czekanowski, geolog, Ignacy Manteuffel, Raczkiewicz, premier na uchodźstwie, no i wielu ministrów. Z tego tytułu nikomu nie wpadnie do głowy, aby mówić, że Dorpat to była polska uczelnia. Największym absolwentem, może najsłynniejszym absolwentem Uniwersytetu w Dorpacie jest Jakub Natanson, polski chemik i finansista, założyciel banku handlowego, tego, który dzisiaj jest City. Kierownik katedry chemii w Szkole Głównej Warszawskiej, pierwszy autor w języku polskim podręczników do chemii. Krótki rys chemii organicznej ze szczególnym względem na rolnictwo, technologię i medycynę. I najważniejsza sprawa, o czym chemicy pamiętają, że jest odkrywcą fuksyny, czyli pierwszego syntetycznego barwnika anilinowego. Całe życie spędził później w Warszawie. Zmarł w 1884. No i jeszcze jeden przykład, jak świętujemy i co mówimy o ciągłości. Poznajemy to, Politechnika Lwowska, która w ubiegłym roku świętowała 170-lecie. Jak świętowała 160-lecie, to mnie zaprosili jako rektora Politechniki Gdańskiej, ale ja nie pojechałem, dlatego że po pierwsze uważam, że to kłamstwo historyczne. A my jeszcze krótko, jak wygląda. To jest aula Politechniki Lwowskiej. Te malowidła, chciałbym, żeby u nas takie były, a nie takie tam, jak ci Niemcy, prawda, powywieszali. To autorstwa Matejki. Ale co piszą na swojej stronie domowej? Politechnika Lwowska, bardzo proszę. Technical Academy was the precursor of Lviv Polytechnic, established in 1844. It was one of the first technical schools in Europe. To prawda, trzecia była. I pierwsza na Ukrainie. W 1877 roku została szkołą, prawda, techniczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi Austro-Węgierskiego Imperium. I jedno następne zdanie, słuchajcie. A mało tego.
The new academical year was started w nowym budynku, czyli w tym gmachu głównym, zlokalizowanym na ulicy Stefana Bandery. Na miłość boską, Bandery jeszcze nie było na świecie wtedy. To wtedy się ta ulica nazywała Księcia Sapiehy. To jest, jeszcze raz powtarzam, strona oficjalna Politechniki Lwowskiej. Następne zdanie. Od 1921 do 1939 ten akademicki instytut był nazywany Lwowską Politechniką. Kropka, koniec, nie ma. Nic więcej. Nic więcej. After Soviet Power w 1939, no już była rosyjską, prawda, i tak dalej. Słowa nie ma o Polsce. W związku z powyższym oczywiście ja nie pojechałem na te wielkie uroczystości. Niestety muszę powiedzieć, że wielu moich kolegów pojechało. Wybrałem się rok później, prywatnie, gdzie po pierwsze w gmachu głównym stoi po pierwsze Juliana Zacharewicza, czyli architekta, który projektował ten budynek, ten gmach Politechniki we Lwowie i był pierwszym rektorem tej uczelni. A po przeciwnej stronie na ścianie stoją dwie płaskorzeźby, Stefana Bandery i Suchewicza, Romana Suchewicz, który jest odpowiedzialny za te czystki etniczne i mord wołyński. Jak z tym rektorem rozmawiałem i mówię, stary, jak wy możecie tak kłamać? No przecież to, pytam się, ile było profesorów ukraińskich przed 45 rokiem? No ani jeden. A jaki był język wykładowy? No polski i tak dalej. I mówię, słuchaj, ja jestem w podobnej sytuacji jak ty. Ponieważ Politechnika Gdańska została założona przez Kaisera Wilhelma, była cztery różne i my świętujemy 100 lat Politechniki z małej litery w Gdańsku i 60-lecie Polskiej Politechniki Gdańskiej. Dlaczego wy nie możecie zrobić takiego czegoś? Na co on powiedział, ty musisz pamiętać, że wy Polacy po pierwsze jesteście dumni, po drugie mieliście zawsze swoją państwowość i tak dalej, a my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. I musimy konfabulować. Ja muszę powiedzieć, że nie popieram tego, ale ewidentnie wpisujemy się z naszym rokiem jubileuszowym właśnie w tą formułę Politechniki Lwowskiej, a nie Politechniki Warszawskiej czy Politechniki Wrocławskiej. I tu jest literatura, o której mówiłem, proszę Państwa, polecam. Oczywiście Włodarskiego, to jest historyk, profesor, zarys dziejów Politechniki w Gdańsku. Warmiński, niezmiernie ciekawa książeczka, którą ściągnąłem sobie za rekomendacją kolegi Paszoty. Gdańsk, moje korzenie. Bardzo ciekawa książka Niemca, Koniec pewnego wolnego miasta. Bardzo dobra książka, niezmiernie ciekawa, Żyda, Wolnego miasta Gdańska, który ze względu na fakt, że nie mógł już robić żadnych, kształcić się powyżej szkoły podstawowej, mógł pójść tylko i wyłącznie przed wojną do polskiego gimnazjum, bo tam nie było przeszkód i skończył polskie gimnazjum, nauczył się polskiego i on należał do tych dzieci żydowskich, które gmina Gdańska Żydowska za ogromną opłatą, bo trzeba było zapłacić, wysłała do Anglii. Później był w polskiej armii i tak dalej. No i nasza gedanopedia internetowa jest też absolutnie profesjonalnie historyczna, bo pisze prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Dziękuję za uwagę.